I jesteśmy cały czas nad Sadkówką. Tutaj kiedyś w tym zbiorniku, tak jak mówiłem, chłopcy łapali fraszki. Ten zbiornik no jest troszkę taki w miarę tutaj jak na warunki akurat strumienia bardzo duży. No i tutaj jest zasilany, odwadniany przez kanał deszczowy z osiedla na Gołębiowie. Kiedyś po prostu naturalnie tu wody spływały, w tej chwili no to wymuszony odwodnieniem spływ. Tak wygląda tutaj. Tutaj widać, że albo działalność człowieka, albo działalność samego strumienia spowodowała ten obryw. Niemniej, no skoro już tam zaczęliśmy coś zmieniać w górze strumienia, więc należałoby pomyśleć o takim otworzeniu koryta Sadkówki na całej długości miasta, no i zamienienia go w zielony pierścień Śródmieścia Radomia, bo właściwie ta wstęga zielona, która się ciągnie wzdłuż obu brzegów strumienia, no daje taką możliwość, otacza od północy Śródmieście, to ścisłe Śródmieście Radomia. Wobec tego, jak gdybyśmy mieli drugi rodzaj plant. Planty też są, to one z kolei od południa ograniczają Śródmieście. Więc taki zielony pierścień Śródmieścia Radomia, no należałoby pomyśleć o odtworzeniu. Tutaj nam można by było spróbować też podpiętrzyć wodę poprzez usypanie takich prostych rzeczy jak pryzm żwirowych, które trochę spiętrzą wodę i jednocześnie uwodnią troszkę brzegi. Także można by było tutaj pomyśleć o nasadzeniach roślinności, która by to troszkę ładnie, lepiej, wizualnie ulepszyłaby to po prostu ten widoczek i stworzyłaby jakieś przyjemności. Dobrze by było dla oka. Dobrze by było też otworzyć tą ścieżkę spacerową. No na razie mamy tutaj gatunki inwazyjne, głównie klon jesionolistny. Jego jest dużo. Tutaj właściwie to jest. Kiedyś tu były łęgi olszowo, może jesionowe, no a w tej chwili zastąpione taką formą przesuszonego, powiedzmy, łęgu, ale z klonowego. W Radomiu jest bardzo dużo takich miejsc nad ciekami, gdzie otworzyły się zbiorowiska roślinne, ale głównie złożone z gatunków inwazyjnych. Tutaj mamy jeszcze topinambur, też gatunek inwazyjny. A bogaty w nulinę, dlatego nie zamarza. A jest go trochę dużo przy okazji. O, tutaj mamy. Tutaj mamy już przekwitnięty topinambur, chociaż te słonecznik bulwiasty inaczej. Jest bardzo szorstki, jak się bierze do ręki, to widać jak papier ścielny. Tylko o takiej małej gramaturze paruje woda. Owadów już coraz mniej, ale zostawiły jajeczka. Gdzieś są poczwarki, więc cikory, które tutaj słyszycie, mają na co polować, dlatego zostają na zimę. Mimo że dzień jest coraz krótszy, będziemy czekać do przesilenia wiosennego, to znaczy wiosennego, zimowego. Będzie to za 3 miesiące, tak, 21 będzie najkrótszy dzień, a później będzie coraz jaśniej. No jedyna rzecz, która tutaj jeszcze, znaczy nie jedyna, ale jedna z wielu, które denerwuje, to ilość śmieci, która tutaj jest. Nie wiem, czy to zmienimy, tu są działki prywatne, więc myślę, że właściciele nie mają możliwości tego oczyszczać, dlatego że to z zewnątrz przychodzi. Ani siły, ani środków, tym bardziej, żeby sprzątać za innych. To jest kwestia samodyscypliny.